Leszczyński uliczny Festiwal Artystyczny to sześć stref, muzyka, warsztaty, taniec, performance, sztuka i wolna scena w areszcie. Zarezerwujcie sobie weekend od 1 do 3 września. W piątek szczególnie warto być w okolicach rynku, na rogu brackiej i zielonej wspólnymi siłami powstanie mural. Od 12 akrobaci będą spacerować po linie między ratuszem a budynkiem Wieniawy, obok którego z kolei występować będą będą artyści uliczni Krakowa o 16 na rynku otwarcie lufy i wielka niespodzianka o 17 taneczne wydarzenie jakiego w mieście jeszcze nie było prowadzone przez kolektyw Craft and Dance oraz spotkanie z fotografami na ulicy Leszczyńskich od 18:00 pierwsze koncerty na muzycznej scenie na rogu Słowiańskiej i Grockiej zwieńczeniem dnia będzie Latino Dance Night w Wieży Ciśnień w sobotę i w niedzielę w parku Kościuszki wystartuje stref szefa warsztatowa dla dzieci. Wystąpi także uwielbiany Teatrzyk Pompon. Od 15 w Areszcie finał konkursu dj -skiego. Od 15 na rynku będzie tanecznie, a muzyczna scena na Grodzkiej rozpocznie działanie od godziny 18. Zwieńczeniem dnia będzie afterparty w loftach na pompach prowadzone przez Taste the Music i Basa Astrala. Niedziela to znów warsztaty i występ uwielbianego przez dzieci Wujka Ogórka. To także dzień, w którym w areszcie odbędą się prelekcje dotyczące wolności. Festiwal o 19.00 przeniesie się ponownie na Pompy, gdzie zaplanowano dwa koncerty i teatr snów.